Państwo, w dniu jutrzejszym, w sobotę 21 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje manifestację w obronie godności zawodu nauczyciela i pracownika oświaty. Ta manifestacja jest dla nas niezwykle istotnym wydarzeniem i mam nadzieję, że ona będzie początkiem debaty o profesji nauczycielskiej, o poszanowaniu godności nauczyciela, o debaty i dyskusji, jak ważne z punktu widzenia naszego społeczeństwa jest prawidłowe funkcjonowanie systemu oświaty, w tym także to, co jest jakby solą, istotą naszej profesji, a mianowicie jakość zawodu nauczycielskiego, właściwe finansowanie, właściwe nakłady na edukację, w tym także właściwe wynagradzanie nauczycieli oraz to, co determinuje funkcjonowanie oświaty jako przedsięwzięcia społecznego, a mianowicie właściwa polityka edukacyjna. 21 kwietnia ponad 5 tysięcy nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i nauczyciele, społeczeństwo Warszawy, okolic, samorządowcy i inne grupy zawodowe, które zasilą tę manifestację, spotkamy się pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Osobą odpowiedzialną z ramienia Związku za organizowanie tego wydarzenia jest kolega prezes Grzegorz Gruchlik, a manifestacja będzie odbywała się pod hasłem Mamy dość. Mamy dość rzeczywiście kiepskiej polityki edukacyjnej uosabianej przez panią minister Annę Żalską. Mamy dość ustawicznego spierania się o finansowanie oświaty. Mamy dość głębokiego niedofinansowania oświaty, bo wbrew zapowiedziom pani minister Anny Zalewskiej, oświata rzeczywiście znajduje się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, czego najlepszym dowodem są wystąpienia samorządowców w sprawie dopłat do zadań edukacyjnych. Mamy dość poniżania, poniewierania i ustawicznej walki z profesją nauczycielską. A więc to wszystko spowodowało, że Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął decyzję o zorganizowaniu tejże manifestacji. To jest także w jakiejś mierze odpowiedź na pytanie, jak funkcjonuje polska oświata pod rządami Anny Zalewskiej i nie ulega wątpliwości, że to, co dzieje się od momentu objęcia rządu przez panią minister Annę Zalewską, jest pasmem ustawicznych porażek, niepowodzeń i reagowania na to wszystko przez panią minister Zalewską w sposób taki, który powoduje jeszcze większy chaos, jeszcze większe zamieszanie, jeszcze większą niepewność i jeszcze większy bałagan. Zwracam uwagę na to, że polski nauczyciel w skali Europy uznawany jest za najlepszego fachowca i bez wątpienia dowodzą tego także wyniki osiągane przez polskich uczniów. Polski nauczyciel jest niezwykle ceniony ze względu na swój profesjonalizm, na ogromne zaangażowanie, na poświęcenie dla wykonywanego zawodu, a nie odnajdujemy tego w jakichkolwiek działaniach rządu i działaniach w tym przypadku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wręcz przeciwnie, czytając i analizując różnego rodzaju projekty, mam wrażenie, że pani minister Anna Zalewska walczy z nauczycielami. Toczy za żarty bój ze środowiskiem nauczycielskim w sposób absolutnie nieuzasadniony. Nic, żadne przesłanki nie dają powodu do tego, abyśmy stali się przedmiotem tak bardzo radykalnych i tak niekorzystnych z punktu widzenia środowiska nauczycielskiego działań. Reforma edukacji i zamieszanie z tego wynikające dowodzą tego, że po pierwsze było to działanie chaotyczne, było to działanie reaktywne, było to działanie przez pryzmat sondaży, a nie wynikało z faktycznej oceny funkcjonowania polskiej szkoły. Nieprzygotowana reforma skupiła się na ogromnych problemach uczniów, rodziców, samorządów i za to wszystko winę ponosi minister Anna Zalewska, ale w przekazie medialnym i przy tym radosnym uśmiechu pani minister widzimy, że zdaniem pani minister wszyscy są winni, tylko nie ona. Wbrew zapowiedziom były zwolnienia nauczycieli, samo Ministerstwo Edukacji Narodowej to podkreślało. Szumne zapowiedzi podwyżkowe, o których mówiliśmy od roku 2017, zostały zmaterializowane w dosyć symbolicznym, na dosyć symbolicznym poziomie od 124 do 168 zł. I co dla nas najdziwniejsze, pani minister Anna Zalewska arbitralnie, jednoosobowo podjęła decyzję o skali wzrostu wynagrodzeń nauczycieli na kolejne lata. Gdzie tu jest dialog? Gdzie tu jest rozmowa?
gdzie to jest słuchanie głosu suwerena, w tym przypadku tego suwerena nauczycielskiego, skoro już wiemy, jaka będzie skala wzrostu płac, a to jest skala wzrostu bardzo symboliczna, na kolejne lata. Popatrzmy, o jaki dialog, jaką dyskusję i na jakim poziomie Ministerstwo Edukacji Narodowej to uzgodniło. Zdecydowanie jesteśmy temu przeciwni. Najnowszy sondaż OKO.press pokazuje, że ponad 54% społeczeństwa uważa, że nauczyciele powinni zdecydowanie więcej zarabiać. A przypomnę, że rozpoczynający swoją karierę zawodową, chociaż to słowo kariera należy wziąć w cudzysłów, rozpoczynający pracę młody człowiek dostaje 2400 zł brutto. To jest to wydarzenie, to jest ta wielkość, to uposażenie, które czeka na absolwenta kierunków pedagogicznych, a jednocześnie do 15 lat wydłuża mu się cały proces awansu zawodowego, co raczej ma demotywacyjny charakter, aniżeli ma stymulować chęć przyspieszonego rozwoju ze strony samego nauczyciela. To my jesteśmy poddawani ustawicznej ocenie zarówno przez uczniów, rodziców, nauczycieli, innych kierunków, organy prowadzące, organy nadzoru pedagogicznego, media, a Ministerstwo Edukacji Narodowej funduje nam kolejne zamieszanie, które będzie raczej jakimś zjawiskiem patologicznym, bo to w każdej szkole i placówce będzie istniał odrębny system oceny pracy nauczyciela. Co z tymi nauczycielami, którzy pracują w 3, 4, 5 szkołach? Oni będą mieli zupełnie inne regulaminy pracy w każdej z placówek, w których wypełniają swoją profesję. To, co szykuje i to, co planuje minister Anna Zalewska od września, będzie tylko i wyłącznie potęgowało chaos, którego jest sprawcą w kontekście reformy edukacji. Jakby reasumując, Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się radykalnego zwiększenia nakładów na zadania oświatowe. UNESCO proponuje, aby było to nie mniej niż 4% PKB i wydaje się, że państwo polskie powinno w tym kierunku zmierzać, jeżeli chodzi o skalę wzrostu wydatków na oświatę. Nie możemy bazować na kieszeniach rodziców, nie możemy obciążać tymi zadaniami samorządów, dlatego że ich poziom zamożności jest również bardzo zróżnicowany, a to odbija się także na jakości oferty edukacyjnej. Domagamy się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, oczekujemy wzrostu od 1 stycznia 2019 roku o 1000 zł uposażenia każdego nauczyciela. Nie akceptujemy tego rodzaju wypowiedzi, która była udziałem telewizji publicznej, gdzie pani minister Anna Zalewska powiedziała, że nauczyciel zarabia ponad 5400 zł. To jest wirtualne wynagrodzenie, które w sobie zawiera całą masę dodatków, które raczej zamulają, zaciemniają obraz, aniżeli pokazują rzeczywistość. W tej sprawie wystąpiliśmy do Telewizji Polskiej o sprostowanie tych nieprawdziwych informacji podawanych przez panią minister Annę Zalewską, tym bardziej, że pani minister Anna Zalewska wspomniała o zapisach ustawowych, których nie jest twórcą, a pominała skrzętnie informacje dotyczące skali wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, którego jest właśnie sprawcą i twórcą, bo takie rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli podała. A więc domagamy się wzrostu wynagrodzeń dla nas, nauczycieli. Jesteśmy bowiem najbiedniejszą grupą zawodową, od której wymagane jest wyższe wykształcenie, grupą zawodową, która pokazuje edukację polską na bardzo wysokim poziomie i która realizując te cele polityki społecznej ma pełne prawo do tego, aby być lepiej wynagradzaną. Oczekujemy także zaprzestania tych chaotycznych, nieprzemyślanych działań dotyczących statusu zawodowego nauczyciela, uosabianych m.in. w tych absurdalnych pomysłach dotyczących regulaminów oceny pracy nauczyciela, dotyczących awansu zawodowego, bo one raczej antagonizują środowisko, skłócają środowisko, a jedynym celem, który my dostrzegamy w tym procesie, jest zaoszczędzenie wydatków na nauczycieli, ale będzie to także skuteczny element skłócania środowiska nauczycielskiego, dlatego że przypomnę, w roku 2022 nauczyciele mają dostać ode 500+, ale ma to być tylko i wyłącznie udziałem 15% naszego środowiska. Stąd tego rodzaju działania mają w znakomity sposób ograniczyć cały wolumen, pełen wolumen osób, które miały prawo do tego aspirować, a których Ministerstwo Edukacji Narodowej tak wolontarystycznie i arbitralnie eliminuje z kręgu beneficjentów. Oczekujemy także od pana premiera rozmowy na temat polityki oświatowej. To jest ta najważniejsza dziedzina życia społecznego i ona nie może być oddana w ręce osoby o kompetencjach bardzo wątpliwych z punktu widzenia wyzwań, jakie stoją przed edukacją w XXI wieku.
Uznajemy działania pani minister Anny Zalewskiej za szkodliwe z punktu widzenia interesu ucznia, nauczyciela, samorządów terytorialnych, stąd takie poparcie dla jutrzejszej manifestacji, które wyraziło wiele samorządów. Mamy także nadzieję na to, że będzie to także początkiem debaty publicznej o roli szkoły, o roli nauczyciela, o jego właściwym wynagradzaniu, o poszanowaniu godności zawodu, który ma niezwykle istotny wpływ na przyszłość państwa polskiego.